buty. Te trepy tak zwane, wiesz, glany tak zwane. A oni je znali. A myśmy wiedzieli, że to jest mundur, część munduru. No. Wiedzieliśmy, że to nie jest jednak prawdziwy chyba Mikołaj, bo no, buty żołnierza. Z jednostki. Kogoś przebrali. Dolepili mu watę, tak, brodę z waty. Tak, tak, tak. I chodził. A pamiętam w tym, słuchaj, w kręgu była impreza dla dzieci. To były lata, nie wiem, czy nie 70, czy 80. Podejrzewam, że to były jeszcze przed stanem wojennym, bardzo dawno temu. Mhm. I przyjechał pan Kracy. Pies. Tak, był taki, pamiętam w telewizji. Pan Kracy był i przyjechał tutaj do tego, do Białegostoku i tam w ogóle. No to gwiazda. To gwiazda. Gwiazda z Warszawy sobie, z telewizji przyjechała. Nie? Były fajne imprezy. No, coś za coś, nie? Papieru toaletowego brakowało, ale. Wiesz, wspomnienia z dzieciństwa zawsze są fajne. Zawsze są fajne. Ja zapominasz złe rzeczy, to tak, idealizujemy. Znowu tam. Słuchaj, świat się wali. Dzisiaj włączyłem radio i tam mówią, tu bardzo dziwne. O, bardzo dziwne. Później nie ci tak. Nie, wyciągnę. Później, no. Słuchaj, później mówiłem, że to jakoś. No dobra. Wyszło na będzie, coś, będzie coś się działo na filmie. Świat się zawalił. No. I słuchaj, dzisiaj w radiu słyszałem i puścili kawałek Tora Tora. Pamiętasz? Tora. No, no. Like it, to jest nasze dzieciństwo, nie? Disco i takie disco, totalne disco, ale tak z perspektywy czasu to się tak z uśmiechem słucha, chociaż dzisiaj jakby ktoś taki kawałek nagrał, to byśmy mogli tego nie brali pod uwagę, nie? Ale to właśnie to, co było kiedyś, mogło być najbardziej chujowe, ale nam się dobrze kojarzy, po prostu. No tak. Jak my tam z czasem jesteśmy z tym filmem? Z czasem jesteśmy zawsze do przodu. Dobra, to i tak leci w częściach, więc przechodzimy do rzeczy ciekawych. Słuchaj, twojego hasła. Dobra, jak nie teraz, to kiedy? Trzeba to prostować. No. Co? Urodzony 11 września. Adam Stanisław Czyżytkowicz, prawicowy polityk, działacz społeczny, bloger, muzyk punk rockowy, współzałożyciel, prezes Komitetu Obywatelskiego Podlasie. Powinno być rzecz metalowy. Punk rockowy. Czekaj, ktoś tu... No, zrobimy przerwę chwilowo. Nagrywamy, wiesz? O. No. Urodził się i wychował w Białymstoku. Ma starszego brata Piotra. Tak. Mieszkającego w USA w Nowym Jorku. Tam też mieszkał jego ojciec. Tak. W dzieciństwie przyjaźnił się z Jackiem od psa Arona, bo tak teraz nazywają. Co? Twojego kolegę Jarka. Tego ministranta. Jacka. Wspólnie byli ministrantami u księdza Henryka Szlegiera. Tak. Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku, który kończył w 2001 roku z wykształceniem z magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. W swoich mediach społecznościowych podaje, że kształcił się też na kierunku politologia. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. W czasach akademickich obracał się w środowisku związanych ze skrajną prawicą. Nieprawda. Wskutek tego został pobity do nieprzytomności przez Antifę w Parku Konstytucji 3 maja. Sprawców nie wykryto. 3 maja? Sprawców w Parku Konstytucji 3 maja? Gdzie to jest? Nie wiem. Ty, to na Zwierzynieckiej jest chyba ten Park Konstytucji 3 maja. Tak, bo tam jest pomnik Konstytucji. Zwierzynieckiej? No, ten przy Big Harmonii. No tu niedaleko ciebie. Ja nawet nie wiedziałem, że tam... Ale zaraz, sprawcy przecież wykryto. Oczywiście, że wykryto. Ja znam ich. Ale oni mieli sprawę w sądzie przecież. Nie. To nie ci, to potem. To nie ci, ale ja ich znam, no jejku. Ja jak mogę nie wykryto? Ale poczekaj, tu, bo tu już dalej nie widzę o twojej szkole. To był ban. Ale ty jeszcze studiowałeś przecież w Warszawie, w Akademii... Obrony Narodowej. Właśnie. Nie mają. Nie, tak nie wiedzą. To jest słabi. Słabi. Tak, Adam robił karierę wojskową też. A jest, że resocjalizację skończył? Nie, napisali pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. No to wiesz,
to była druga część. Pierwsza resocjalizacja. Przede wszystkim, no tak. A przede wszystkim 3 lata, wiesz. Przez kilka miesięcy pracował w domu dziecka w Krasnym, skąd został zwolniony. Przez ile? Przez kilka miesięcy. Dokładnie 3, bo tyle umowa trwa. To akurat nagrywaliśmy film o tych aferach w domu dziecka w Krasnym. Pod koniec lat 90. Ale jeszcze nie wychwycili, że przez parę miesięcy, dokładnie 4,5 miesiąca, na Słonimskiej w Białymstoku. W domu dziecka. W domu dziecka. A nie, to o tym absolutnie nie wiedzą. Nie wiedzą. Chociaż to ja trąbię cały czas, ale nie wiedzą. Widzisz, dlatego my po prostu musimy napisać własną, prawdziwą wersję. No nie? Tak. Bo to są jacyś frajerzy. Braki. Tak. A czy wiesz, frajerami są dlatego, bo obrażają Krzyśka, pisząc knur. Tak jakby, nie wiem, ale ciekawe, jak oni wyglądają. Nie, oni się nie ujawniają w ogóle, nie ma nawet adresów. Może siedzą w McDonaldzie i ja myślę, że to jest tak zwana imbaza. Nie wiadomo, wiesz, co może bo to być, jest, tak, to jest takie towarzystwo, że po prostu... Nie dorośli jeszcze do... Jak robią jakieś błędy, to napisali na pierwszej stronie, że strona ma charakter satyryczny i już. Fikcyjne są postaci, wydarzenia. No tak, no. Zawsze można napisać bzdurę i... No i przecież to nie odchodzi. Pod koniec lat 90. wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej. Nie, nigdy nie wstąpiłem do Młodzieży Wszechpolskiej. Chyba, że wstąpiłem, że tak powiem, tak o, zapukałem i wstąpiłem i wyszedłem. Ale zaraz, to na najbliższej po pewnym czasie został jej przewodniczącym na Podlasiu. Przecież słyszę. W 2003 roku opuścił organizację. Ja nawet nie wiem o tym. Z powodu konfliktu z frakcją Romana Giertycha. Nie, uwaga. Wytłumaczę wszystkim, że tak powiem, tutaj zebranym. Młodzież Wszechpolska była własnością i jest nadal Romana Giertycha. Tak. Więc wiecie, po prostu nie współpracowałem z nimi, ponieważ doszło do ostrego konfliktu. Takiego już... To nawet pisze właśnie w 2000... W trzecim roku opuścił organizację z powodu konfliktu z frakcją Romana Giertycha. Nie, bo to wszystko było Romana Giertycha. W rewanżu Wszechpolacy napadli go, złamali mu rękę. A, to tak, to prawda. Okej, ale skoro tam nie wstąpiłeś, to nie mogłeś też opuścić. No dokładnie. Nie opuszczałem. Ale rewanż to był taki, że... Ale wiesz, to, że mieliście konflikt z kolei, no to... Konflikt zawsze był. Tak. Zawsze był, tylko on się bardziej ujawnił. O, nazwijmy to. Wyostrzył się. A z tą ręką to bardziej chodziło o osobiste zatargi, a cała reszta była tłem. To były takie rzeczy. Czyli sprostujmy, że mówisz, że nie wstąpiłeś nigdy do Młodzieży Wszechpolskiej. No nie, legitymacji nigdy nie otrzymałem. I tym bardziej w związku z tym, ani nawet nie ubiegałem się. Przewodniczącym na Podlasiu. Nie byłem nigdy przewodniczącym na Podlasiu Młodzieży Wszechpolskiej, ponieważ nie byłem. No właśnie, to nie mogłeś być jej przewodniczącym. No. Tak. Ale nie wiem, kto to pisze, naprawdę, słuchajcie. Nie, no pisze bo dalej, wiesz, to... oni też mówią, że Podlasie XXI wieku to partia. Zaraz do tego dojdziemy. W 2004 roku wstąpił do Polskiej Partii Narodowej. Tak. Rok później wystartował z jej list w wyborach parlamentarnych z mizernym skutkiem. O, nie zgodzę się. To był bardzo mocny skutek, ponieważ 226 głosów z takim programem, jaki ja napisałem, który był naprawdę narodowy, proekologiczny. Tak, pamiętam. Tirynatory. Sam ci to podsunąłem i byłem zaskoczony, że osoba o prawicowych poglądach przejęła postulat bardzo sensowny ruchu ekologicznego. To jest normalne, logiczne. Był patriotyczny tak naprawdę postulatem. Ale nie, ja ci powiem. Czy ty wiesz, że tirynatory to był postulat komunistyczny w latach 80. PZPR-owcy to robili, to miało być tak. Tirynatory, to nie wymyślili w 90-tych latach. Każdy, kto popatrzy tam na mapę. Bo ja słyszałem o tym, rozmawiałem o tym haśle. To jest całkiem logiczne
wyjście. Jeżeli sytuacji. Polska leży pomiędzy wschodem a zachodem Europy. Jest tranzytowym jest miejscem. Jest krajem tranzytowym dokładnie. No, no to tiry na tory. Z tego wynika, że zamiast być rozjeżdżanym przez tiry, można. Powinniśmy zarabiać jak Szwajcaria na przewożeniu zostaw towarów. Zostaw. No tak, no tak. To nie będzie widać. Będzie. Będzie, tylko bliżej musisz. Polska. Bliżej musisz. Tu mamy mapę. Taką schematyczną, czyli, powiedzmy. Tu tak. Jest Polska gdzieś tu. Tu, tak. No i jeżeli coś jedzie stąd dotąd, no to tędy, tak? No, i tu powinny być te tory. Tory i tiry na tory. Ale tak wiesz jest. Co? Ja ostatnio, przechodząc przez wiadukt białostocki, widziałem tiry na torach. Tak. Chyba z 50 czy 40. No. Kontenerów po, czy całych tirów? Kontenery. Kontenery, tak. Po dwa kontenery na jednym, słuchaj, wagonie. Pięknie, wolno to kichały. Tak jest. I widziałem, bo śnieg padał, bo to teraz. I słuchaj, tiry te sobie w nocy, no tam 21, słuchaj. Jechały. I słuchaj, lis szedł. Lisek. No. Tu ludzie na PKS-ie, tak. 5 metrów dalej lis idzie normalnie. W centrum miasta. W centrum miasta praktycznie. Pomiędzy torami, nie? Jasne. I obok tiry na tory, normalnie tiry jecha, no. Wiesz, kontenery tirowe, takie wiesz. No powiedzmy tak naprawdę, dlaczego tiry na tory w Polsce. Nie wiem z czym, ale były. Nie są tak szeroko wdrożone, bo problem polega na tym, że w Polsce pociągi towarowe średnio jeżdżą, bo to tak jak mówisz, widziałeś je nocą. Tak, nocą. W dzień pierwszeństwo mają pociągi pasażerskie, więc towarowe jeżdżą przeważnie nocami. Nocami, tak. W dzień długo stoją na jakichś bocznicach, tak. Czekając aż będą wolne tory, tak. Więc średnia prędkość poruszania się pociągu tak. W Polsce z takim kontenerem tak. Jest 30 km na godzinę. Bardzo wolno. Bo ciężarówka, powiedzmy, średnio jedzie 60-70 na godzinę. 100 jedzie. 90. Bo na mają maksa. Ograniczenia. Na maksa. Ale 90 masz. A 90. W Niemczech na przykład są pociągi towarowe, które jeżdżą 120 na godzinę. A no widzisz. Więc przewiezienie czegoś pociągiem jest nawet szybsze. Oczywiście. Bo wiesz, bo ta ciężarówka stoi w korkach, kierowca tak, może jechać szybsze. 7 godzin, szybsze. Potem musi 8 godzin stać, skać i tak dalej, więc albo musiał mieć zmiennika i tak dalej, także jest szybsze. Ja uważam, że tiry na tory. To jest idea naprawdę słuszna i powinna być zdrożona, no ona jest najbardziej ekologiczna i najszybsza, najlogiczniejsza. Jakie plusy z tego są? Więcej ludzi by żyło, by nie ginęło nie w wypadkach. Wypadków. Uwaga! Te drogi, które są, one są niszczone przez tiry. Nie zgadza się. Bo jezdnie nie mają takiej żywotności przy takim ciężarze. Tak. To jest za ciężkie. Zgadza się. Osobówka o wiele mniej waży niż taki tir z ładunkiem. Tak. Ja widziałem, jak tir jechał tutaj w Białymstoku i zgubił się, zakręcał na ulicy Branickiego. No tak on zakręcił i rozwalił krawężnik wyskoczył do góry. Jak tir najedzie na krawężnik i tak zeskoczy, ten krawężnik praktycznie do góry leci. No. On był jeszcze w miarę świeży, to rozwalił, zdewastował po prostu wszystko, co tam obok. Że tiry są... W ogóle teraz jak jedzie się przez Polskę, ja jeżdżę teraz z naszą ekipą Polskiego Centrum Dialogu Narodowego, zwiedzamy zamki i widzę, co się dzieje na ulicach. Czasami jest, że więcej tirów jedzie niż osobówek. Jesteśmy krajem tranzytowym pomiędzy wschodem i zachodem, północą i południem. Tak. I normalnie ja taki malutki, A tu takie ściany, wiesz, rozpędzone. Tak. To jest tragedia. Oj, to będzie narastać. Czytam dalej, co tam pisali. Gdy w 2005 roku prowadził protest przeciwko niesprawiedliwości sądów, poznał historyka Marka Czarniawskiego, z którym się zaprzyjaźnił. Co? Nie, to nie tak. O, widzisz? To nie tak. Aj, to no mów, jak było. Nie tak. No.
Jak poznałeś Marka Czarniackiego? Marek na jakimś proteście? Nie. Przeciwko niesprawiedliwości sam? Nie. Ja nie pamiętam tego protestu niesprawiedliwości szansą. No. Marka Czarniackiego poznałem w trakcie kampanii wyborczej Polskiej Partii Narodowej, jak rozdawałem swoje ulotki. No. Zbierałem podpisy. Podszedł? Podszedł, powiedział. Zobaczył, pogadał. A. Powiedział, że jest z KPN-u, jakaś, że on mnie obserwuje, że to, że tamto. I tak od, wiesz, od słowa do słowa nawiązaliśmy kontakt. Ale to było właśnie w 2005. Jak w PPN-ie. On się też interesował polityką, więc on podszedł do mnie, jak ja zbierałem podpisy, bo wiesz, robiłem kampanię. Dla siebie, bo startowałem na posła z drugiego, słuchaj, tego. Z drugiego miejsca. No właśnie. Zresztą mam tu gdzieś. Gdzieś nawet miałem zdjęcia. Będę czytać dalej może. Polska Partia Narodowa prowadziła działalność polityczną w ciekawym okresie początku bieżącego stulecia, kiedy to bliżej nieokreślone siły promowały dziwaków typu Leszek Bubel, żeby przez to ośmieszyć idee prawicowe w Polsce. Sam Czeczat, mimo że był dynamicznym i ambitnym działaczem, znany był co najwyżej lokalnej prokuraturze, która zamykała go za rasistowskie oraz antysemickie wypowiedzi. Czyli co na Leszek Bubel? Kto go promował? Nieokreślone siły. To nie były nieokreślone siły. To są siły, jakby to powiedzieć. Masońskie. Wroga polskiego, który zamiast prawdziwego narodowca dawał. I powiedzą, tu cię mamy, pod, ty byłeś jego partii. Pod puchę. No, byłem w jego partii. Ja dlaczego miałbym nie być w partii, która się nazywa Polska? Partia Narodowa. No nie ma lepszej nazwy. Wytłumacz się. Ale z czego mam się to tłumaczyć? Zdrajca. Kto jest zdrajcą? Narodu polskiego. Kto? Bubel. No Bubel jest zdrajcą narodu polskiego, ponieważ zdradził swoich wyborców, zdradził cały elektorat, zdradził mnie, zdradził wszystkich kandydatów, no wszystkich zdradził. I dlatego ja rok później byłem zmuszony wiosną do 2006 organizacji roku po zakończeniu współpracy z Bublem. Tak. Zarejestrował z Markiem Czarniackim KWW Podlasie 21. Nieprawda. Ja nie zakończyłem współpracy z Bublem. Tak. To Bubel zakończył współpracę ze mną. O. I to po sukcesie z Konunowiczem już były imprezy, słuchaj. I ja się dowiedziałem po prostu z gazet, że jestem ten zły i zarabiam miliony na Krzyśku. W cudzysłowie to znaczy ten, bo ten miliony to jest legendy. Nic nie zarabiałem po prostu. Ale już było swastyki, dolary. Ja wiem. Już byłem wrogiem. Politykę, już byłem wrogiem. I oni mówili wtedy, o to są ci, co wykorzystują na pieniędzy. Tak. I Leszek Bubel. Upośledzonego człowieka. I Leszek Bubel był w tym chórze. On też mówił, że tak, nie można. On głównie. To jest dla pieniędzy wykorzystywanie pewnego upośledzonego człowieka. Uwaga, chociaż sam zaprosił do swojej knajpy. Tak. Byliśmy tam. Wiesz, miał zdjęcia. Tak. Oczywiście miał w centrum Warszawy. W centrum Warszawy miał knajpę na MDM-ie. No, już nie istnieje pewnie dzisiaj. Nie istnieje, sparalizowała. Jasne. Podobno. Nie wiem dlaczego. Jasne. Eugeniusz Senecki nagrał film, w którym powiedział, że no niestety, ale Leszek Buber był, jakby to powiedzieć, w środowisku narodowym zamilczany. Persona non grata, jak to mówią. Osoba nie. Tak, niepożądana. Że tego i niestety ten bar
padł, a powinien być takim miejscem spotkań w ogóle, wiesz. Ale on za co? Tak. Leszek Bubel, chociaż tak niby dobrze żył z Sendeckim, wytoczył mu proces z powództwa cywilnego i karnego. No, o zniesławienie. Dwa procesy. Tak. Tak. Bo stwierdził, że jak Sendecki powiedział, że no, Bubel nie był odpowiednio odebrany przez środowisko, to on dlatego, że Sendecki tak powiedział na swoim filmie, że to wina Sendeckiego. filmiku, tak. No to Leszek Bubel, uwaga, teraz będzie śmieszne. Dobrze, że siedzisz, to nie upadniesz. Nie został prezydentem Polski. Że Leszek Bubel nie został prezydentem Polski, bo Sendecki nakręcił filmik który obejrzało 1000 osób. Jasne. I on nie został prezydentem. Jak to było, jakiegoś winnego zawsze trzeba znaleźć. I była sprawa, na której ja osobiście zeznawałem, jak najbardziej mówiłem prawdę, tak. Kim jest Leszek Bubel, że to jest osoba niewiarygodna. Tak. Ho, słuchajcie. Niewiarygodna. Widzicie, to jest ten problem, że Leszek Bubel też chciał być prezydentem, ale Krzysztof Kononowicz... I to chyba parę razy, nie? Tak, ja pamiętam. On nie był. Ja załapałem się tylko na jego jedną kampanię, a on chyba wcześniej miał więcej tych rzeczy. No, czy tam dalej. Wiosną 2006 roku, po zakończeniu współpracy z Googlem, zarejestrował z Markiem Czarniaskim KWO Podlasie XXI wieku z myślą o starcie w wyborach na prezydenta Białegostoku. Koło nich kręcili się Akselio, Rafał Kosno. Czyli w którym roku? W 2006. Kto zarejestrował? Co, z myślą? Ty zarejestrowałeś z Markiem Czarniaskim KWO Podlasie XXI wieku. Nie. To nie może. Ja z Markiem Czarniaskim zarejestrowałem KWW Podlasie, tylko z całym komitetem. Tam było... No, a to ja przejdę do tego hasła. 17 osób, czy Podlasie XXI wieku. Komitet wyborczy wyborców. Komitet wyborczy o charakterze nacjonalistycznym i konserwatywnym. Pierwotnie założony przez Leszka Bubla. Czy to zrobię jeszcze raz? Pierwotnie? No! Leszek Bubel nie miał zielonego pojęcia. Tak mi się wydaje, że on w ogóle nie miał nic wspólnego. On był wręcz zdenerwowany, że ja to zrobiłem, wiesz? Na wybory samorządowe. Bubel odciął się od projektu w momencie, gdy Krzyżankowicz... Nie, Bubla nie było w tym projekcie nigdy. Nigdy w życiu. On nie miał pojęcia o tym. Słuchaj, ja ci powiem, jak to było. Bubel, ja mówię, no Bubla tak, no wybory idą, idziemy na wybory. A Bubel mówi, nie, to nie ma sensu. A ja mówię, no jak to nie ma sensu? Ma sens, przegraliśmy, nie od razu Rzym zbudowano, trzeba walczyć. Nie? Na przykład pisze tak, do kandydowania Krzysztofa Kononowicza na prezydenta namówił Marek Czarniaski z Ruchu Wspierania Bezrobotnych. Jeszcze raz co? Do kandydowania na prezydenta Krzysztofa Kononowicza namówił Marek Czarniaski z Ruchu Wspierania Bezrobotnych. I jest to nieprawda. No. Nie namawiał mnie Marek Czarniaski do kandydowania Krzysztofa Kononowicza. Powiem więcej, Marek Czarniaski miał odwrotny... Marek Czarniaski sam chciał kandydować? Sam chciał kandydować, ale nigdy tego nie powiedział. A. Dopiero powiedział mi to chyba w tym że roku. Że chciał kandydować. W tym roku. Powiedział ci, że chciał. W tym roku. Ale słuchaj Adam, tak ci powiedział. Wiesz co, 20 lat temu, nie, tak. to 15 powiedzmy. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ja wtedy chciałem. No, tak, dokładnie. To ja się dowiedziałem niedawno, że on chciał, ale nie chciał, żeby Kononowicz był. To bzdura jest to, co tu jest napisane. Bzdura. To jest, nigdy czegoś takiego nie było. No, to nie miało miejsca, tak. Nie miało. Jak to mówi Wojtek Suchodolski, pseudonim Major, takie coś nigdy nie miało miejsca. Tak. Dobra, to wracamy do... Głównego hasła. Koło nich kręcili się Akselio, Rafał Kosno w 2006 roku. Oni się nie kręcili. Ja Rafała znałem już... O, leciało znowu.
Weź to, wywal to. Wie? Ale zobacz, z tyłu pisze, nie wiem czemu. Co? Zobacz. No. Eco-friendly. No, taka firma może. Nie, że przyjazne dla środowiska. No, bo to papier. A, może dlatego. Że papier. Okay. No to muszą się pochwalić, żeby wiesz. Eco-friendly. No dobra. I tylko chyba dlatego ty to kupiłeś. Co, eco-friendly. Nie, spodobał mi się, wiesz, ta wizja świata. Słuchaj. Ja Rafała znałem nie od 2006 roku, tylko od 90 któregoś. Tak mi się wydaje. No. Z koncertów, z ulicy, z Białegostoku. Ale ja akurat się nie kręciłem przy Komitecie Podlasie 20. Nie, ty się w ogóle nie kręciłeś. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego powstaje. Dokładnie. Wiedziałeś tyle, ile... Nie byłem w ogóle zaangażowany akurat. Nie byłeś. To, że tu piszą, że kręciłem się... Ja w ogóle nie wiedziałem, że Rafał się w ogóle zajmuje polityką. No. Dopiero się dowiedziałem. Bo ja się zajmowałem ekologią wtedy. W 2007. Drogi rowerowe. W 2007. No, tak. Gdy spotkaliśmy się na wyborach. Nie, tak, ale wiesz, na zdawaniu podpisów. Tak. W ostatnim dniu. Zgadza się. W ostatnich godzinach. Tak. I wiesz, ja patrzę, ale... Rafał przyniósł jakieś dziwne, ja jakiś inny format. Komitet? Tak, inny komitet. A ty miałeś inny komitet. Inny komitet? A jeszcze tam poznałem, słuchaj, tam poznaje się ludzi w takich sytuacjach. Jeszcze Włodka takiego... Włodzimierza poznałem, byłem w ogóle zszokowany, bo on, Związek Słowiański, taka partia polityczna, Związek Słowiański. I się okazało, ona jest taka, wiesz, narodowa, prosłowiańska. A ty nie wiedziałeś, że coś takiego istnieje? Ogóle... A ci się to spodobało? Nie, no, ja byłem zszokowany, jaki słowiański, no, tak, troszeczkę mi tak wiesz, jakiś... Ze Smurfami, trochę tak jak teraz rodacy kamraci, wiesz, takie, myślę, Słowianie, jak to Słowianie, przecież to my wszyscy jesteśmy Słowianami, ale nagle jakiś Związek Słowiański, myślałem, że to jakiś Związek Rekonstrukcji tych wojów, wiesz, że oni tam biją się i chcą, nie wiem, dotacje jakieś zdobyć, nie? No, ciekawe rzeczy, wiesz, człowieka tam można poznać ciekawych ludzi, ale to już była druga tura, znaczy, no druga, no jest. Drugie podejście. Przy okazji mi się przypomniało, wiesz, bo już któraś osoba pisze, pamiętasz, że ty gadałeś o tym na ostatnim filmie, jak się nazywał ten baton z... A, tak, snaka. Tak, no. Rider. Jest, tak, znaleźli. Ileś osób to znalazło i cały czas pytają, jaką nagrodę dostaną i co teraz? No właśnie, jaką nagrodę, ale to musimy... Tak ja mówię, zdjęcie z tobą, no. Zdjęcie, słuchaj, ze mną nikt nie chce zdjęć. Jak to? Z Kononowiczem. Albo z Majorem. Tak, to prawda. Ja myślę, że bardziej. Ja ci powiem. Na moim słuchaj kanale, który nazywa się Nasz Głos, wrzucam filmy. Co jakiś czas. O teraz wrzuciłem nowe filmy, dwa. Jeden z Iłży, tam w Iłży jest zamek. Pokazuję zamek rycerski, to jest. Z Iłży. Bardzo fajny zamek, wiem, bo tam jeżdżę do rodziny. O. Z Radomia do miejscowości Tarnowej przejeżdżasz przez Jurze. To jest na takiej górze ogromnej. Tak. Znaczy ogromnej, no takiej. Takiej górce. No. Ja, ale to fajna górka, bo widać Jurze jest na dole, a on jest na górze. Tak. I tam była w ogóle w 1939 jakaś potyczka ostra, jednodniowa, ale taki teren jest ładny, fajny. To był zachód słońca, bardzo fajnie to wygląda. Powiem ci więcej, jest remontowany. Pierwszy zamek, jaki widziałem w Polsce, który ktoś w ogóle remontował, że chcą go odbudowywać. I wiesz, jak go odbudowują? Tak samo, wiesz, bo on musi być z tego samego kamienia. Tak jak ręcznie walą błotami, normalnie. Widziałeś zamek w Tykocinie? Tak. Ten odbudowany na hotel. Tak. Tam były tylko same takie, wiesz, ruiny, nie? Tak, sam dół. Mówią w ogóle, że to nie jest autentycznie, wiesz, tak. Nie, on w ogóle, on był większy.
Bo tam Tadeusz trzeba pójść, on był większy, no ale okej, dobrze, że w ogóle coś jest u nas, nie? Spoko, bo tam teraz zrobili bulwary, taki wzdłuż rzeki, wiesz. Tak, tak. I słuchaj, w Iurzy, film w Iurzy, zapraszam na nasz głos. I zrobiłem taki film Afera. O, i napisałem słowo Afera. I słuchaj, film z Iurzy miał w jeden dzień 30 wejść, a ten film, gdzie pisało Afera, 100 wejść. No. Rozumiesz? Ludzi afery kręcą. Wie. Kręcą skandale i afery. A już w ogóle Kononowicz, to słuchaj, tam filmy moje mają po 30-40 wejść, a jego 10 tysięcy. O, panie. Powiem więcej, to nie jest Kononowicz, tylko jego, że tak powiem, awatar. Tak. Awatar tańczący. Znaczy, ja to mówię, że on... osoba łudząco podobna. No, ale wiesz, ja mówię, że to jest on, bilokacja, tak. Że to niezwykłą osobą jest... Tak. On jest w obu miejscach i tak dalej. I słuchaj, na ten... A, niektórzy tam piszą, że to stare archiwum od Oscara, że wykopałeś stare... Ja mówię, nie, to nie jest stare archiwum, to jest tu i teraz, nie? No i zapraszam, już jest fajny zamek. No jeździliśmy na te... Musiałbym ci pokazać na przykład... O, tu mam na przykład zdjęcie z Giertychem. Możesz to do tego dojdziemy, tak. A to ja. Młody Giertych jeszcze widać. No, tak. Młody, wiadomo, że młody Giertych. A ty? Ja stoję tu. To ja. Jasne. Ale to, że ja tu stoję, nie oznacza wcale, że ja jestem z Młodzieży Wszechpolskiej. A gdzie to zdjęcie było robione z ciekawości? To zdjęcie jest zrobione na zgarnie. Białystok? Oczywiście, że Białystok. Tu masz Fedorowicza Młodego, syna posła, który później, widzisz, taką semicką małą. Tak, strasznie semicką. Jak był film z Oświęcimia. Dostał, słuchaj, pracę w porozumieniu z SLD. Dogadali się, tam wiesz, dealę. Tak. Rozdzielał unijne dotacje. Jasne. Przez dobrych parę lat. Super robota. Super robota. Nie wiem, czy widziałeś takiego człowieka. Nie widziałem. Zembal Drębina, kanał się nazywa. 187 subskrybentów. Aha. Czyli całe nic. Aha. To ci pokazuje, wiesz, żeby właśnie, bo niektórzy mówią, że Kononowicz to jest pato streaming, wiesz, tam Melina. To jest tak. A ja jestem tu. Tu. Pisze Młodzież Wszechpolska, ale to, że tu pisze Młodzież Wszechpolska, nie oznacza wcale, że ja byłem w Młodzieży Wszechpolskiej. Więc właśnie... I że byłem fanem Romana Giertycha. Zrobiłem z nim zdjęcie, chociaż widziałem, że to